Siemanko, z tej strony FanMilek, a w dzisiejszym filmie przedstawię wam trzy kolejne największe wpadki youtuberów. Poprzedni film bardzo wam się spodobał, dlatego uznałem, że będę kontynuował tą serię. Przypominam również, że jeżeli chcecie wystąpić w odcinku, to możecie podsyłać mi różne wpadki na mojego Instagrama. Ponadto, jeżeli napiszecie w komentarzach hashtag wpadka, to przypnę wam serduszko. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Pierwsza wpadka w dzisiejszym filmie należy do psychofanki, czyli Wiolki, a znajduje się ona w filmie pod tytułem Byli w szoku, gdy tam weszli, w którym Kamuś nagrywał reakcję swojej ekipy na ich nowy dom. W 13 minucie psychofanka, chcąc wejść do dalszej części domu, nie zauważyła szklanej ściany i w nią weszła, co mogło skończyć się nawet jej rozbiciem. Zobaczcie sami. Druga wpadka należy do kamerzysty i jest ona w tym samym filmie co poprzednia. W 16 minucie i 36 sekundzie mamy scenkę, gdzie niby Kacper Ritz przyjechał do kamerzysty do domu. Jednakże jego samochód był widoczny na podjeździe już dużo wcześniej, co dowodzi tego, że większość filmów Kamusia jest wyreżyserowana i nie należy ich brać na poważnie. Podjechało? Co to może być? Jakoś kojarzę chyba to auto. Ty! Jakieś auto podjechało! Co ty gadasz? Kto? No właśnie nie wiem. No. Ej, stój! Kto? Cicho! A co, ty nie poznajesz? Co to jest? Ty? Nie poznajesz? No, kto to? To jest ten... Ej, co on tu robi? Trzecia i zarazem najśmieszniejsza wpadka jest w filmie Jaszczura, w którym razem ze swoim kolegą kradną samochody kamerzysty. Na samym początku materiału chłopaki stoją pod domem Kamusia i mamy zacenzurowany adres na murze, jednakże w późniejszych sekundach filmu możemy zobaczyć go w całości. Moim zdaniem cenzurowanie adresu kamerzysty nie ma sensu, bo i tak każdy wie, gdzie on się znajduje, ze względu na to, że w Polsce nie ma wielu aż tak drogich domów. Siemano, witam u mnie na kanale u Jaszczurki, pewnie już widzieliście w tytule. Będziemy się tam włamywać, a co, a jak? Co ty robisz? No rozpędzić się chcę. Aha. Ale myślisz, że przejdę? Bo... Nie wiem, trochę gruby jesteś. Okej, także w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli się on wam spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz suba z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych materiałów. My widzimy się już niebawem, do następnego, no i siema.